Kilka hektarów lasu w rybnickim Wielopolu stanęło w ogniu. Natychmiast też do walki z żywiołem trawiącym młodnik stanęli rybnickcy druhowie, ochotnicy, a o szczegółach tej niecodziennej pożarniczej batalii, w której udział brało blisko 90 strażaków ochotników, w materiale filmowym. Informacje o ogniu w lesie w rybnickim Wielopolu dyspozytor Komendy Państwowej Straży Pożarnej otrzymał w piątek późnym popołudniem. Na miejsce zdarzenia dysponuje zastęp z naszej jednostki oraz zastęp ochotników z Kamienia. Kierujący działaniami na miejscu dowódca akcji szybko ocenia sytuację i decyduje, że siły są niewystarczające. Prosi więc dyspozytora o posiłki. W związku z czym na miejsce zostaje zadysponowana kompania odwodowa numer 11. Następuje koncentracja sił i środków. Jest to 14 zastępów ochotniczych straży pożarnych. Dowódca dzieli zagrożony teren na 3 odcinki bojowe i przydziela zadania poszczególnym zastępom strażaków. Pożar na szczęście nie zdążył się szybko rozprzestrzenić, jednak sprowadzono na pomoc z gotartowickiego lotniska 2 samoloty typu Dromader, które z góry gasiły pożar. Taki był scenariusz wiosennych ćwiczeń strażaków ochotników z powiatu rybnickiego i z samego Rybnika. Takim głównym celem tych ćwiczeń było niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się tego pożaru. Chcieliśmy też przećwiczyć współdziałanie poszczególnych jednostek ochotniczych w ramach plutonów w ramach kompanii, sprawdzić działania związane z podawaniem wody na duże odległości. Słowem, strażacy zawodowi chcieli przetestować swoich kolegów z OSP, jeśli chodzi o walkę z pożarem w lesie. Nieprzypadkowo właśnie ten scenariusz trenowano. Pożarów lasów było kilkanaście, natomiast jeżeli chodzi o pożary traw, to tych pożarów jest zdecydowanie więcej. Jeśli chodzi o pożary traw, to zdecydowana większość powstała z powodu celowego podpalenia, zwykle przez mieszkańców. W przypadku niekorzystnych warunków często dochodzi do tego, że osoba, która dokonuje takiego wypalenia, przestaje nad tym panować, no i konieczna jest nasza interwencja. Za wypalanie traw grożą surowe kary finansowe, przestrzegają strażacy.